W moim dzisiejszym filmie pozostanę przy temacie Powstania Warszawskiego. Opowiem państwu o akcji pomocy walczącej w Warszawie ze strony oddziałów armii krajowej z terenów Polski, które zostały opanowane przez Sowietów. 14 sierpnia 1944 roku, komendant główny Armii Krajowej, generał Tadeusz Bur-Komorowski, wydał rozkaz wzywający oddziały Armii Krajowej do udzielenia pomocy walczącej w Warszawie. Ten rozkaz mówił jasno: skierować natychmiast jak najbardziej pospiesznym marszem. Wszystkie będące w dyspozycji dobrze uzbrojone jednostki z zadaniem atakowania nieprzyjaciela na peryferiach i przedmieściach i wkroczenia do wnętrza miasta. Ten rozkaz w ciągu kilku dni dotarł do wszystkich komendantów okręgów, inspektoratów i obwodów Armii Krajowej. Ci zarządzili natychmiastową mobilizacją podległych oddziałów Partyzanckich. Aby je wyposażyć, wydobyto z leśnych magazynów broń, amunicję i materiały saperskie, które załadowane zostały na specjalnie wzmocnione wozy konne i zamaskowane sianem i słomą. Zmobilizowane oddziały Armii Krajowej bocznymi drogami ruszyły w kierunku Warszawy. Były ich dziesiątki. Wszystkie z nich wierzyły w to, że zdołają dotrzeć do Warszawy, a być może nawet uda im się wejść do samego miasta. Rozkaz generała Bora Komorowskiego o pomocy walczącej Warszawie, nie był dla nich tylko rozkazem, który należało wykonać, ale jakimś moralnym obowiązkiem, z którego za wszelką cenę należy się wywiązać. Tak naprawdę rozkaz generała Bora Komorowskiego oddziały Armii Krajowej zaczęły realizować zanim jeszcze został on wydany. Jako pierwsze zadania pomocy walczącej w Warszawie podjęło się utworzone 7 sierpnia 1944 roku zgrupowanie Campinos dowodzone przez majora Alfonsa Kotowskiego Okonia. Już 14 sierpnia oddziały tego zgrupowania usiłowały przebić się z puszczy Kampinoskiej do Warszawy, ale bez powodzenia. W dniach 21 i 22 sierpnia oddziały zgrupowania Kampinos przeprowadziły decydujące natarcie w rejonie dworca Gdańskiego, ale to natarcie zakończyło się także niepowodzeniem z uwagi na brak jego skoordynowania z uderzeniem oddziałów powstańczych ze Starego Miasta. Po tym niepowodzeniu siły zgrupowania Campinos nie zdecydowały się już na ponowienie natarcia na Warszawę, skupiając się jedynie na dostarczaniu broni, amunicji i żywności dla walczących powstańców. W końcu września 1944 roku, obawiając się uderzenia dużych sił niemieckich na Puszczę Kampinoską, w ramach rozpoczętej przez nie operacji spadająca gwiazda, która miała oczyścić ją z oddziałów partyzanckich, zgrupowanie Kampinos rozpoczęło wycofywanie się poprzez Lasy Żyrardowskie i Skierniewickie w rejon Gór Świętokrzyskich. 29 września 1944 roku zostało ono zaatakowane przez Niemców pod Jaktorowem w Powiecie Grodziskim, a następnie rozbite. Tylko niewielka część oddziałów zgrupowania Kampinos zdołała przebić się w góry świętokrzyskie. Na pomoc walczącej Warszawie ruszyły również oddziały armii krajowej z okręgu lubelskiego. Były wśród nich między innymi, oddziały Puławskiego XV Pułku Piechoty Wilków. Jeden z pododdziałów tego pułku, dowodzony przez majora Mariana Bernaciaka Orlika, zdołał dotrzeć do Garwolina, ale tam dowiedział się, że Sowieci nie przepuszczają żadnych oddziałów partyzanckich zmierzających w kierunku Warszawy i ponownie powrócił w Puławskie. Nie inaczej zakończył się marsz drugiego spod oddziałów 15. Pułku Piechoty Wilków, którym dowodził porucznik Marian Sikora przepiórka, Gdy oddział ten dotarł do miejscowości Gończyce w powiecie garwolińskim, napotkał silny oddział NKWD i został zmuszony do wycofania się, tracąc większość swojego taboru. Trzeci z pododdziałów 15. Pułku Piechoty Wilków dotarł z kolei w rejon Trojanowa w powiecie garwolińskim. Tam dotarł do niego rozkaz komendanta obwodu Puławy, majora Zygmunta Żebrackiego-Żeliwy o wstrzymaniu dalszego marszu w kierunku Warszawy. Niepowodzeniem zakończył się także marsz oddziałów partyzanckich z innych obwodów lubelskiego okręgu armii krajowej. Tak było m.in. w przypadku 9. Podlaskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, dowodzonej przez generała Ludwika Bitnera, halkę, która znajdowała się w rejonie Białej Podlaskiej. Jej marsz ku Warszawie został również zatrzymany przez Sowietów. Tragicznie zakończył się także marsz oddziałów partyzanckich z obwodu Chrubieszów, dowodzonych przez Kapitana Mariana Gołębiewskiego Irkę. Liczące kilkuset ludzi oddziały kapitana Gołębiewskiego, wpadły po drodze w sowiecką pułapkę i poniosły dotkliwe straty. Gdy informacje o blokadzie przez Sowietów dróg prowadzących do Warszawy dotarły do innych obwodów okręgu lubelskiego, zaniechano ostatecznie dalszego marszu w kierunku Warszawy. Z pomocą walczącej w Warszawie pospieszyły również oddziały Armii Krajowej z Rzeszowszczyzny, która była pod okręgiem w okręgu krakowskim armii krajowej. Jednak rezultaty tego były podobne jak w przypadku oddziałów z Lubelszczyzny. Oddział inspektoratu rzeszowskiego pod dowództwem kapitana Mieczysława Hendyńskiego, Józefa, został otoczony przez siły NKWD w rejonie Sokołowa. Małopolskiego. Większość jego żołnierzy aresztowano i wcielono później do armii Berlinga. Z kolei oddział inspektoratu Mieleckiego pod dowództwem porucznika Kazimierza Bogacza Bławata, skutek niemożności kontynuowania marszu na Warszawę, zmuszony był powrócić do swojego macierzystego rejonu. Podobnie uczynił to oddział inspektoratu Przemyskiego, dowodzony przez rotmistrza Tadeusza Strugalskiego-Kosa. Z zachodniej części okręgu krakowskiego Armii Krajowej, zajętego jeszcze przez Niemców, w kierunku Warszawy wyruszył Miechowski Batalion Partyzancki, dowodzony przez majora Jana Pańczakiewicza-Skałę. Gdy dotarł do miejscowości Złoty Potok w powiecie częstochowskim, został zaatakowany przez duże siły niemieckie i powrócił na teren inspektoratu Miechowskiego. Do walczącej Warszawy usiłowały się przebić również liczne oddziały okręgu radomsko-kieleckiego armii krajowej, ale im również nie udało się wykonać tego zadania. Z pomocą walczącej w Warszawie ruszyło także liczące prawie 500 ludzi zgrupowanie partyzanckie SAN, złożone głównie z oddziałów, które przybyły wcześniej na Rzeszowszczyznę z okręgu Lwowskiego Armii Krajowej. Tym zgrupowaniem dowodzili Lech Szrecki-Sulima i Zenon Kupski-Lech w okolicach Sarzyny i Rudnika na Rzeszowszczyźnie. Oddziały zgrupowania San zostały podstępnie rozbrojone przez Sowietów. W końcu sierpnia 1944 roku było już jasne, że żaden z oddziałów partyzanckich Armii Krajowej, spieszących z pomocą walczącej w Warszawie, nie ma najmniejszej szansy, aby dotrzeć do celu. Sowieckie rozkazy mówiły wprost o rozbrajaniu wszystkich napotkanych oddziałów armii krajowej i internowaniu ich żołnierzy te rozkazy wynikały z dyrektywy numer 220 169 wydanej przez Stalina już 31 lipca 1944 roku ta dyrektywa mówiła o internowaniu wszystkich oficerów armii krajowej oraz o skierowaniu jej szeregowych żołnierzy do batalionów zapasowych I Armii Wojska Polskiego. Sowieckie jednostki, które w lipcu 1944 roku wkroczyły na tereny tzw. Polski lubelskiej, realizując tę dyrektywę, rozbroiły i aresztowały wówczas setki żołnierzy Armii Krajowej, umieszczając ich w naprędce zorganizowanych obozach filtracyjnych. Wielu z nich trafiło potem do sowieckich łagrów, z których mogli powrócić do kraju dopiero po kilku latach. Powstaje jednak pytanie, jak wielkie były siły Armii Krajowej, które w sierpniu 1944 roku postanowiły przyjść z pomocą walczącej w Warszawie. Tego dotychczas nikt dokładnie nie oszacował. Ale Siły te mogły liczyć nawet 30-40 tysięcy żołnierzy. Zdecydowana większość z nich to były oddziały Armii Krajowej, pochodzące z terenów Polski zajętych przez Sowietów. Te oddziały były nieźle wyposażone i wyekwipowane. Niektóre z nich posiadały potężne tabory, a nawet broń przeciwpancerną. W większości składały się z ludzi ze sporym doświadczeniem Partyzanckim. Miały też zdeterminowanych dowódców, gotowych zrobić wszystko, aby przedostać się do walczącej stolicy. Oczywiście ich bojowa wartość nie była taka jak zaprawionych w bojach frontowych jednostek Wehrmachtu czy Dywizji SS. Ale na pewno, gdyby udało im się przedostać w okolice Warszawy, mogłyby one odegrać znaczącą rolę. Wiążąc walką kolejne niemieckie jednostki pacyfikujące warszawskie powstanie. Być może nawet niektórym z nich udałoby się przedostać do samego miasta, a wtedy sytuacja powstańców mogłaby stać się jeszcze lepszą. Warto również zwrócić uwagę na to, że sytuacja Niemców w Warszawie w końcu sierpnia 1944 roku nie była wcale taka dobra. Generał Erich von den Bach, zelewski głównodowodzący siłami niemieckimi pacyfikującymi warszawskie powstanie, w meldunku z 29 sierpnia 1944 roku skierowanym do dowództwa niemieckiej grupy Armii Środek, sytuację w Warszawie określał wówczas następująco. Jeżeli siła bojowa powstańców nie załamie się nagle albo też wyraźnie nie osłabnie, to nie można liczyć na możliwość zdobycia Warszawy w najbliższych tygodniach przy pomocy oddziałów, którymi się dzisiaj rozporządza. Meldunek generała Bacha Zelewskiego został przekazany dowództwu Grupy Armii Środek dokładnie w chwili, gdy Sowieci Zdołali już zatrzymać wszystkie akowskie oddziały, jakie szły z pomocą walczącej w Warszawie. Tak czy inaczej, gdyby rozkaz generała Bora Komorowskiego z 14 sierpnia 1944 roku został wykonany przez oddziały armii krajowej, przebieg powstania w Warszawie mógłby wyglądać inaczej. W następnym moim filmie opowiem państwu o kulisach puczu Genadija Janajewa, jaki miał miejsce w sierpniu 1991 roku. Miał on uratować związek sowiecki przed skutkami polityki Michaiła Gorbaczowa, a w rzeczywistości przyspieszył jego rozpad. Dowiecie się, co stało się z tymi, którzy zorganizowali ten pucz to historia, która może się powtórzyć w dzisiejszej Rosji. Ten film zatytułowałem Ostatni pucz w Imperium. Gorąco zapraszam do oglądania. Dziękuję za liczne komentarze moich filmów i wpłaty. Gorące podziękowania składam mecenasowi kanału Zakazane Historie, samorządowi Województwa Lubelskiego, który jest organizatorem programu Warto być Polakiem. Celami tego programu są między innymi pielęgnowanie polskości, ochrona narodowego dziedzictwa, a także pamięć o bohaterach i przywołanie postaci godnych do naśladowania. Dziękuję za wsparcie kanału Zakazane Historie srebrnym patronom, wśród których są pan Dariusz Kwoka, pan Grzegorz Łojko, kantor internetowy.pl oraz biosna.pl Zachęcam wszystkich do dalszego wspierania mojego kanału. Wszelkie informacje na ten temat znajdziecie w opisie pod filmem. Jeśli podobał się Wam mój film, udostępnijcie go znajomym, dajcie łapkę w górę i kliknijcie subskrybuj.